Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. No i co, mamy już rok 2019. To jest odcinek otwierający ten sezon. I na samym początku chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku i świetnych wyników wędkarskich, świetnych połowów. No i co, i w dzisiejszym odcinku yy, przygotowałem kalendarz wędkarski, który niedawno zakupiłem, właśnie na sezon 2019. No i po kolei będziemy sobie tak omawiali każdy miesiąc, tak żeby ten odcinek też nie był taki krótki, nie był taki długi. Więc zaczynamy od stycznia. I tutaj w styczniu tak wygląda, jeżeli chcecie sobie zatrzymać, zrobić screenshota to proszę bardzo możecie robić. I te żółte właśnie te żółte takie małe rybki pokazują brania intensywne, czyli dobre. Te białe brania średnie i te czarne brania słabe. No, i tu też macie opis, nie będę wam tego czytał, co tu najlepiej siłowi. Tu jest też, co nie mówimy, właśnie w styczniu. No i co, przechodzimy do kolejnego miesiąca. A więc mamy drugi miesiąc, luty. Tutaj znowu wam pokazuję, jak to wygląda, jeżeli chodzi o brania w danym dniu tego roku. Tutaj opisik króciutki jest, jak zawsze. No i są naprawdę fajne fotografie, za to. Trzeba pochwalić tych, którzy robili ten kalendarz, naprawdę fotografie są bardzo fajnie przygotowane na dany miesiąc. No i co, przechodzimy do marca. No i co, tak wygląda właśnie kalendarz na marzec. Jest oczywiście tutaj jak zawsze krótki opisik. Bardzo fajne te opisy, bo nawet są podane dni, w których można coś złowić. Fajnego. Więc no nie wiem, czy to się będzie sprawdzało, ale mam taką nadzieję. Lecimy do kwietnia. No i mamy kolejny miesiąc, kwiecień. Tak wygląda kalendarz. Tutaj opisik, wam pokazuję. No i takie rzeczne klimaty w kwietniu są pokazane. Ryby rzeczne bardziej. Więc lecimy do kolejnego miesiąca. No a w maju mamy bardzo ładne tutaj zdjęcia, z tego co widać. Tutaj też macie cały. Yy, Tutaj pokazany kalendarz na maj. I oczywiście do opisiku wam przybliżam. Bardzo fajne zdjęcia, tak jest, bardzo mi się podobają. Fajne rybki. I fajny klimacik. I teraz mamy już tutaj czerwiec. Tak wygląda kalendarz z opisem. No i są bardzo fajne zdjęcia. Karplin. Kulki proteinowe. Bardzo fajne są te zdjęcia. I piękny zachód słońca. Mamy kolejny miesiąc, lipiec. No i z tego co przed chwilą sobie tak doczytałem, to opisy są praktycznie takie same. Tylko mamy inne ryby, których tak naprawdę nie łowimy w danym miesiącu. I jakieś krótkie, zmienione opisy. Tak wygląda kalendarz. No i takie są tutaj zdjęcia właśnie na lipiec. No, i kolejny jest sierpień. Tak wygląda kalendarz. Z opisem. No i też mamy fajne fotografie Mistrzostwa Świata Kobiet. Kolejnym miesiącem jest oczywiście wrzesień. Tutaj macie kalendarz. I opis. I kolejny raz bardzo ciekawe fotografie. No i lecimy dalej. Dalej mamy październik. No i tak wygląda kalendarz z opisem na ten miesiąc Tutaj też fajne zdjęcia drapieżników To jest taki typowy miesiąc spinningisty Fajne zdjęcia Przed ostatnim miesiącem jest oczywiście listopad Tutaj kalendarz z opisem No i widać po zdjęciach, że to jest taki typowo rzeczny okres I ostatnim miesiącem jest oczywiście grudzień. Tak wygląda kalendarz. Z króciutkim opisem, chyba najkrótszym w tym kalendarzu. No i tutaj też mamy jakieś zdjęcia, właśnie związane z drapieżnikami. No i naprawdę są bardzo fajne zdjęcia. Więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i co, widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym filmie na kanale jak najszybciej. Na razie, cześć.